Dzień dobry Państwu. Dzisiaj goszczę Ewę Stankiewicz. Dzień dobry. Autorkę najnowszego filmu, który powstał we współpracy z Janem Pospieszalskim, Dopóki żyję, opowieść o Węgrzech. Ewo, o czym jest film? Ja chciałam zrobić film o Polsce, ale na przykładzie Węgier. To jest, no i tak naprawdę to jest, pokazuje Węgry. A o czym wyszedł? Wyszedł o starciu cywilizacji, o tej walce Orbana rozpoczętej w Europarlamencie, o kształt Europy. W tej chwili Europarlament i ta wizja Europy jest taką wizją lewicowo-liberalną. Ja nie lubię tego słowa, bo ono jest bardzo wypaczone, bo ja paradoksalnie jakiś mam sentyment do gospodarczych rozwiązań liberalnych. No ale to, co się dzieje, to pod przykrywką liberalizmu jest największa w Polsce. Na przykład my mamy najwięcej reglamentowanych zawodów i usług. I to nie ma nic wspólnego z liberalizmem. Liberałowie, którzy podnoszą podatki. W Europie też tak naprawdę ta wolność jest ograniczana. Na przykład wolność słowa. Tak? Parlament Europejski potrafi się bardzo, że tak powiem, zapienić na temat wolności słowa na Węgrzech, z czym kompletnie nie ma problemu, ale nie zająknie się ani słowem o tym, że w Polsce 1 800 000 ludzi, czy niemal 2 miliony jest dyskryminowanych, czy też wielkie wydarzenie, wyjazd na Węgry kilku tysięcy Polaków do kilkuset tysięcy ludzi. Wydarzenie historyczne jest przemilczane niemal przez wszystkie media. No to dla Parlamentu Europejskiego nie stanowi to zagrożenia. Tam jest, no właśnie, jest bardzo dużo scen z debaty styczniowej z Europarlamentu, w której brał udział Viktor Orban. I wbrew pozorom debata to nie jest nic nudnego. To znaczy tam jest rzeczywiście ostry konflikt i tam tak naprawdę jest bardzo taka silna walka się toczy. Bardzo charakterystyczna jest postawa tych ludzi, bo ci jedni są po prostu wrzeszczą, a ci drudzy spokojnie starają się posługiwać argumentami. Ci, którzy wrzeszczą, mają na ustach slogany i nie poparte żadnymi faktami, jakieś swoje wrażenia, przeświadczenia oparte na jakichś fobiach albo na interesach, które stoją jakoś z tyłu za nimi. Na Węgrzy mówią o bardzo dojrzale, o poczuciu własnej godności, o szukaniu własnych korzeni. A twoim zdaniem, bo zetknęłaś się osobiście z premierem Viktorem Orbanem i widziałaś te tłumy poparcia na ulicach, które nie są sztuczne, to nie są żadne młodzieżówki czy ugrupowania partyjne, które przyjeżdżają do Budapesztu, żeby go wesprzeć. Twoim zdaniem, na czym polega fenomen Viktora Orbana? On przyszedł do władzy już z gotowym pakietem ustaw do wprowadzenia i bardzo szybko przeprowadził te ustawy. Wiedział, był przygotowany, wiedział, co chce, wiedział, że ważne są media, że jeśli w mediach jest propaganda na wielką skalę, to bardzo trudno cokolwiek osiągnąć, bo trudno dotrzeć do świadomości ludzi. Trudno wytłumaczyć im, co się robi i dlaczego się to robi. Tak? Tutaj od 20 lat politycy, i zwłaszcza politycy opozycji, kompletnie tego nie rozumieją. Politycy postkomuny, czy ci, którzy kolaborują z postkomuną, ci, którzy umówili się przy okrągłym stole z postkomuną, doskonale znają siłę i wagę mediów i oni sobie takie ubezpieczenie w 1989 roku wykupili. I ja to rozumiem, bo oni walczyli o swoje interesy. Ubezpieczenie w postaci mediów i sądownictwa. Natomiast no ta druga strona konsekwentnie od 20 paru lat nie rozumie roli mediów i od 20 paru lat dostaje, za przeproszeniem za wyraz, po dupie i będzie dostawać po tyłku, dlatego że w dalszym ciągu nie rozumie tej roli. Ja nie mogę zrozumieć, i powiem to otwartym tekstem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie przeznacza połowę swojego budżetu od 20 lat na to, żeby stworzyć fundację, która by powołała poważną, profesjonalną telewizję prawicową, prywatną. Tak jak de facto
to się dzieje po drugiej stronie. Przecież te prywatne telewizje to są ewidentnie rzecznikiem konkretnych partii, konkretnych opcji politycznych. A po drugiej stronie nie ma żadnej prywatnej telewizji, która by była jakimś odciążeniem tej wielkiej propagandy medialnej. Więc ci ludzie tego nie rozumieją, w związku z czym będą dalej przegrywać. Dlatego, że ludzie ich nie rozumieją. Dlatego, że do ludzi dociera kompletnie inna informacja. To, że jakiś jeden czy drugi polityk pojedzie sobie w Polskę albo obraca się w swoim gronie i wydaje mu się, że wszystko jest oczywiste, no to po prostu jest jego własny prywatny matrix. Natomiast póki tutaj nie będzie takiej świadomości, nie zrozumieją ci politycy, że jeśli realnie nie docenią tego, że muszą mieć środki masowego przekazu, że te środki masowego przekazu, czy nie, w sensie nie politycy, tylko pewna opcja, pewne wartości, pewna koncepcja funkcjonowania państwa, żeby z nią dotrzeć, wytłumaczyć ją ludziom, to trzeba mieć środek masowego przekazu. No ale jak spojrzysz na to, co się dzieje wokół telewizji Trwam, no to proceduralnie można zabić taki projekt. Nie można. Jak widzisz, nie można i pewnie, no. I pewnie nie będzie można, bo to się nie skończy z zwycięstwem władzy, dlatego że tutaj jest zbyt duża siła nacisku i ta władza, myślę, że bardzo dużo, gdyby była trochę, znaczy ona jest bardzo sprytna, ale tutaj się przekiwała, że tak powiem. Ten dribbling był za skomplikowany, bo telewizja Trwam, mam nadzieję, że i tak prędzej czy później znajdzie miejsce na multipleksie, a to jak oni zmobilizowali społeczeństwo do protestów, które teraz narastają, no to myślę, że żadna taka dyktatorska władza, którą, taka paradyktatorska, jaką mamy w tej chwili, niezbyt sobie życzy, więc trochę strzelili sobie w kolano. Myślę, że im prędzej przyznają to miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam, tym lepiej. No chyba, że to jest działanie jakieś z boku służb, które chcą wywołać niepokoje w Polsce. Ewo, teraz w Krakowie odbywa się głodówka i protest przeciwko nowej podstawie programowej dotyczącej nauki, historii i przedmiotów humanistycznych w szkole. To odwiedziłaś głodujących i protestujących w Krakowie. Tak, no słyszymy, dzisiaj dotarły do nas informacje, że jednego z tych głodujących odwieziono do szpitala, że zasłabł. No to jest naprawdę strasznie smutne, że minister Szumilas do dzisiaj nie znalazła czasu, żeby tam się pojawić w Krakowie i olewa tak naprawdę wszystkie środowiska od lewa do prawa, które krytykują to rozporządzenie, które ogranicza ilość, między innymi ilość lekcji historii w polskich szkołach. No ja nie rozumiem, jak ona może spać spokojnie, ta pani, więc, no ale jakoś widocznie podobno jest bardzo nieśmiała, więc może po prostu jakoś się zamyka we własnym świecie, nie wiem. Myśmy byli z delegacją. Po pierwsze była pikieta w geście solidarności z głodującymi. Po drugie wezwaliśmy panią minister do natychmiastowej wizyty tam i spotkania się z głodującymi. Tutaj każda godzina gra rolę tak naprawdę. Po trzecie złożyliśmy oświadczenie na ręce jakichś pracowników ministerstwa w randze wicedyrektorów w Departamencie Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej z wezwaniem do właśnie spotkania się z głodującymi, do wstrzymania tego rozporządzenia i do spotkania w ciągu 3 dni mamy dostać odpowiedź, czy takie spotkanie będzie. Do spotkania z przedstawicielami wszystkich środowisk, które krytykują to rozporządzenie, które miałoby się odbyć w ciągu 1,5 tygodnia. Nie wiem, trochę to jest taki długi czas, bo rzeczywiście widać po tych głodujących, że oni są gdzieś tam już na skraju wyczerpania i to, no to jest smutne bardzo, że takie drastyczne formy protestu trzeba w Polsce podejmować. Ewo, w filmie jest motywem przewodnim piękny utwór Irene Lavash. Z tego zresztą utworu zaczerpnęłaś, z tego co wiem, tytuł filmu. O czym jest ten utwór, bo no,
Mało osób w Polsce zna język węgierski. To jest bardzo piękny, poruszający utwór, który pojawia się w całym filmie. Tak, to jest taka chyba kołysanka, którą matka śpiewa synowi, w której refrenie przewijają się słowa dopóki żyję, opowiadam dopóki żyję. I pomiędzy tym refrenem przewijają się jakieś takie obrazy, które są bardzo symboliczne dla Węgier. To znaczy tam jest taki symbol jelenia, który dla Węgrów jest chyba czymś takim jak, w każdym razie takim chyba elementem założycielskim w ogóle państwa, jeśli chodzi o odwołując się do legend. I tam są przepiękne jakieś takie obrazy, że ten jeleń jest w lesie i że jedną nogą stoi na łące, a drugą nogą w morzu, a z tyłu za sobą ma zmierzch, a przed sobą świt, widzi świt. Takie są bardzo poetyckie te obrazy, przepiękne. I też pokazują też wrażliwość Węgrów. Przede wszystkim ich wielką wyobraźnię, taką nieograniczoną wręcz, to po pierwsze, a po drugie mają też coś wspólnego z Polakami, z takiej nostalgii, jakiegoś takiego smutku, chyba nawet jeszcze bardziej niż Polacy. Znaczy są nawet gdzieś tam być może zahaczają jakieś takie... Ja to opieram na rozmowie z tłumaczką, więc nie wiem, być może to jej takie indywidualne zdanie, bo tak naprawdę ja nie znam Węgrów. Natomiast czuję taką bliskość bardzo, ale ona mówiła, że oni są znacznie bardziej tacy depresyjni, tacy trochę smutniejsi, ale to w sztuce bardzo jakoś przybiera jakąś taką piękną formę, więc nie wiem, ta piosenka, najpierw ja nie rozumiałam słów tej piosenki, tylko mi się bardzo podobała ta muzyka i podłożyłam tą muzykę i dopiero jak przyszła tłumaczka i powiedziała, że to jest taka opowieść, która się toczy, no to później w ogóle cały film zmontowałam pod tą piosenkę, że ten film też jest taką opowieścią o Węgrzech, o Polsce, o Europie, o tym, co nas czeka w przyszłości. A to jest znak zapytania. Ewo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzień. A Państwa zapraszam do kupienia tygodnika Gazeta Polska. Od najbliższej środy, to jest 28 marca. Film będzie dołączony przez cały tydzień do gazet. Dziękuję bardzo.